Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na naszej farmie w Chellington. Kochani, jesteśmy w naszym Fordzie z tego względu, że a propos naszych super niesamowitych drzew, które są tutaj. No już widzę, kurde, rosną skurczybyki. No właśnie, trzeba będzie tutaj zebrać, bo znaczy kupić pudełka specjalne. Czy ja tędy przejdę? Chyba tak, bo tutaj wszystko już jest elegancko nawiezione, jak widać. 8 jabłek można zebrać. Widzę na drzewie trochę więcej, ale ogólnie trzeba będzie tutaj podstawić no, jakieś kartoniki albo inne pudełka. I dzwoniłem też do różnych hurtowni, czy nie chcą kupić właśnie naszych jabłek i gruszek. No to się pytali, ile ton mam. No, także, także powiedziałem, że no mam, kurde, 4 drzewa jabłkowe i, znaczy 4 jabłonie i 4 grusze, więc wyśmiali mnie, ale okazało się, że jest pewna pani niedaleko, właśnie do niej podjedziemy, jest pani, która będzie mogła kupować od nas, powiedziała też, że jakbym miał miód, to też kupi, no i właśnie, i tak sobie pomyślałem, o kurde, i tak sobie pomyślałem właśnie, że może w miód w przyszłym roku zainwestujemy, w pszczoły. To może nie być głupi pomysł, no, kolego. Także tak to. Natomiast szybciutko pojedziemy teraz do tej pani. Czy ja cię tutaj wyprzedzę? Tak, dobra. Coś mam strasznie ten, czułe tak sterowanie. Nie, nie tędy. Tu niedaleko, tu jest też skup zboża niedaleko i pani się tam usadowiła. Także to jest tu. Jeżeli dobrze pamiętam. Bo mogło się okazać, czy może się okazać, że jednak nie tu. Tu jest tartak. Wydaje mi się, że tutaj. Tak. To jest ten zielony budynek, który widać na wprost. No i właśnie, i tutaj mamy, powiedziała pani, żeby zostawiać po prostu jabłka z tyłu. To jest właśnie tył. Tu. Co ja może wyłączę te światła. No i żeby tutaj wjechać, zostawiać te. I już, także tutaj pani ma swój warzywniaczek. No a tutaj jest właśnie na wprost miejsce, gdzie skupują zboże. Także musimy kupić właśnie jakieś pudełka, które się, do których będą zbierane jabłka. To raz, a dwa. Muszę kupić też właśnie te palety na jajka, w sensie te też takie metalowe kartoniki, znaczy no, skrzynki takie metalowe. Dobra, także w tym celu prawdopodobnie niestety będę musiał podjechać ciągnikiem, bo nie mam niestety mniejszej przyczepki, która mogłaby się tutaj przydać. No dobra, lecimy. 130 na tej drodze, to nie jest wesoła prędkość. Ale, no właśnie, to jest raz, że musimy pojechać do sklepu, a dwa, że będziemy musieli skosić łąkę. Bez względu na to, w jakim stanie ona teraz jest. W stanie wzrostu oczywiście. Więc sobie zaparkuję tu. Światła wyłączam. No i git. Dobra. To sobie wszystko pozamykam. To sobie zamkniemy. Szczepa jest. JCB jest. Trochę go umyłem. Aha, no i oddałem przy okazji tego Maseja już, bo to już pora na niego była, żeby go oddać. Kabelki, wszystko jest. Dobra. No muszę wziąć ten nasz ładowacz czołowy, którego zostawiłem tu. Zwierzęta są nakarmione już, bo już pomyślałem sobie, że już bez przesady, trochę tam poczyściłem. No, co tu się dzieje? Czy ja tu jadę jakoś sensownie? Dobra. Tę łyżkę zostawimy tu. Potrzebujemy widły do palet. I tak to właśnie będzie wyglądało wszystko. Tutaj.
Okej. Mamy to. I teraz elegancko. Światełko ostrzegawcze włączymy, bo mamy i z przodu za długo, i z tyłu za długo. Jeszcze wyłączę tylko tryb sterowania wszystkimi kołami. Dobra. No i kurde, widzimy się w sklepie. Także będę potrzebował 8 skrzynek i ze dwie, właściwie to kurde. Właściwie to 4. Też te metalowe na jajka. No, im szybciej to zbierzemy, tym lepiej. Bo naprawdę już późno jest, późna jesień. Jutro już będzie zima. Tak zapowiadają synoptycy. Także no, widzimy się w sklepie. I dojeżdżamy. Wszystko elegancko kupione, także trochę kasy wydałem na to, ale... Ale powinno być ok. Dobra. Zostawmy tu. Cyk i myk. A właściwie włączmy, bo to nigdy nic nie wiadomo. Aż tutaj sobie włączymy tryb sterowania wszystkimi kołami. I pytanie, czy ja to, kurde, zmieszczę wszystko. Wolałbym tu nie przyjeżdżać dwa razy. W miarę prosto, żeby to było. Co mi tutaj zahacza? No i okej. No mam nadzieję, że to kurde nie spadnie. No ale trzeba było zakupić. No. Okej. Dobra. Teraz tryb sterowania tylko zmieniamy i jest całe szczęście. Sporo miejsca, chociaż ten gościu tutaj jeździ. Ale okej. No dobra. Widzimy się w domku. I tak oto dojeżdżamy. No przynajmniej tym razem całą długość tej przyczepki wykorzystaliśmy. Właściwie to ona pojedzie z nami. No. Bo tutaj trzeba będzie kurom to dać. A zobaczę w ogóle, jaka to jest, kurde. Jakie one są ciężkie. No bo pudełeczko to w sumie chyba podniosę, nie wiem jak ta skrzyneczka metalowa. Natomiast z tego co widzę, kury będą potrzebowały chyba jedzenia, więc... Dobra. Otwórzmy. Tutaj pasy bezpieczeństwa.
Dobra, to. No. No, okej. Opa. O kurde. No, powiem szczerze, że to takie wcale lekkie nie jest. No, ale dobra. Jakoś może damy radę. No właśnie, to powinno być tu. Potem się te sprzeda. Chociaż tutaj się, kurde, więcej zmieściło. Wydaje mi się. No. Ale trudno. Będzie tyle, co mam. No też tanie rzeczy nie były. No dobra. Jak się dobrze złapie, to jeszcze w miarę można to przenieść. Dobra. To z drugiej strony. No. Właśnie jak mówię, to trzeba dobrze złapać. Pudełeczko. A niestety nie mogę dorzucić. No uwaga, bo mi się te kurde jajka pobiją. Nie wiem natomiast jak kurde. Znaczy, powinny być więcej, więc być może. Noż ty kurde! Się potknąłem i mi wypadło. Natomiast reszta pojedzie kurde z nami na osadu. Dobra, to powinno być ok. Ok. Także to zbani. No być może w przyszłości kupię faktycznie więcej tych skrzyneczek. Ale w obecnym momencie nie bardzo. Takąś drogę będę musiał zrobić, kurde. Dobra. No i taka, kurde, skrzyneczka. Już lżejsza dużo. O, pyk. Widzicie? Jest, są już gruszki trochę zebrane. Git. One też mają wewnętrzne pasy, jak widzę. O. Git. Kolejna gruszeczka. Dobra. No i elegancko wszystko jest. Także odwieźmy tą szczepę. No i zabierzemy się za to. Za to koszenie tej łąki, bo jest kurde już późno 17. A tu kurde. Koniczynka jak nieskoszona. Tak, nieskoszona. Kurde. Niestety muszę uważać tutaj z tym. Dobra, widzimy się jak zamontuję już kosiarki do Rondira. I PTO. Dobra, jest. Podnieśmy te. No, te kurde kosiarki też by się można. Mógłbym umyć już. Ale no niestety. Wiecie co, się kurde faktycznie ciemno robi. 17:10 już. O. Potem będę musiał i tak do kur prawdopodobnie przyjechać, bo coś mi się wydaje, że potrzebują już dostawy żywności. No tu mleka na razie nadal nie ma. Ale to nie szkodzi.
No, to niestety nadal nie jest takie w pełni wyrośnięte, no ale trudno. Okej. Okazało się, że kurde, jednak nie mogę tego skosić w nieostatniej fazie, więc w sumie mam nadzieję, że to jeszcze dzisiaj, nawet jeżeli to będzie po nocy, mam nadzieję, że do 12 damy radę, że to urośnie i już no. Także no, widzimy się wieczorem. No niestety, kurde. Dzisiaj nie chciało to urosnąć i już raczej nie urośnie, jak widać. Więc no niestety stracimy tę kończynkę, natomiast tyle dobrze, że mamy sporo jeszcze w zapasie. Bo już 23:28, jak widzicie, jest. No, także nic więcej nie zrobię. Pytanie, czy coś na zimę będę robił? Wydaje mi się, że nie, więc nie wiem, czy nie będzie po prostu jakiegoś odcinka pojedynczego w zimie. No i prawdopodobnie widzimy się na wiosnę, gdzie będziemy kultywatorować nasze pola. Jeszcze nie wiem, co zasadzimy na nich no i pomyślimy o tych kurcze pszczołach też na jesień. No na pewno też będę musiał dokupić owce. Bo na wiosnę one będą produkować wełnę, więc im więcej ich, tym lepiej. Jakieś inwestycje trzeba będzie poczynić w tym kierunku. No niestety, miało być kurcze koszenie jeszcze łąki, ale nie będzie. Także kochani, na tym kończę ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.